przepis artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w ogóle nie spełnia żadnych funkcji, dla których go wymyślono i jak najszybciej powinien ulec zmianie. Każdego roku, mogę jeszcze dodać, że każdego roku, wiemy już to dzisiaj, na karę pozbawienia wolności skazywane jest 9 tysięcy ludzi za posiadanie narkotyków. Przede wszystkim powinniśmy zaprzestać represjonowania konsumentów i skupić się na pomaganiu im. Powinniśmy zaprzestać karania za posiadanie narkotyków i skupić się na tych osobach, które udostępniają znaczne ilości narkotyków, produkują je bądź przemycają za granicę, bądź też handlują nimi na dużą skalę. Nadszedł czas reformy polityki narkotykowej w Polsce. Poproś prezydenta o podpisanie nowej ustawy narkotykowej. Wyślij maila i dowiedz się więcej na stronie internetowej www.politykanarkotykowa.pl.